od 10 lat spotykamy się w ramach literackich czwartków w Bibliotece Ośrodka Kultury imienia Norwida. Spotykamy się, żeby porozmawiać o czytanych książkach, ale również spotykamy się po to, żeby słuchać, co inni mają do powiedzenia. Dzisiaj spotykamy się, by mówić o książce Nocny pociąg do Lizbony Pascala Merciera. Powieść ma niewątpliwie dwóch bohaterów. Ja osobiście wolę tego Szwajcara, który twierdzi pani, że jest nierealny. Dla mnie zbyt idealny. Uważam, że trochę mało ma... Nie, on dla mnie nie jest idealny, bo on dla mnie jest bardzo zimny jako człowiek. Czasami czytamy pozycje, które są, powiedziałabym, dość ciężkie, dość karkołomne w czytaniu. Ale wspólnymi siłami odgadujemy myśl książki i powód, dla jakiego ta książka została napisana. I jest to duża przyjemność. I samo czytanie, i sama rozmowa z ludźmi. Na pewno panie sobie zaznaczyłyście cytaty. I ja jestem bardzo ciekawa. Ja sobie tu zapisałam taki cytat chyba egzystencjalny z filozoficznego punktu widzenia. Mieszkam w sobie jak w jadącym pociągu. Uświadomiłem sobie, że nie mogę wysiąść, nie mogę zmienić biegu, torów i kierunku. Mówimy o różnych rzeczach. Są to rzeczy, które przeżywa każdy z nas codziennie, które widzimy w literaturze, którą czytamy. Mamy też dużą potrzebę mówienia o tym. To jest właściwie najważniejsze. Chociaż są osoby, które przychodzą, tylko słuchają, a potem zupełnie niechcący włączają się do dyskusji. Miał tę przemożną potrzebę zaufania i bycia akceptowanym, czyli jednak nie był taki pewny siebie. Podejrzewam, tak. że on nie był sobą, tylko był taki, jaki chciałby być, albo jak chciałby być widziany. Myślę, że spotkania nasze wzajemnie nas wzbogacają, uczą szacunku dla innego zdania, bo niekiedy, muszę przyznać, zdania mamy podzielone i musimy się nawzajem przekonywać co do wartości książki, co do wartości przedstawianych w książkach. Czasami jest to niełatwe, czasami jest zabawne, ale myślę, że nam to wychodzi i jesteśmy taką zgraną, czytającą paczką. To teraz zaczynamy świętowanie urodzin pani Magdy. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, udanych lektur. Najlepszego. 18. 16. Taki stosunek do rzeczywistości i do świata, jaki mam, nie wynika absolutnie z jakiegoś założonego programu, tylko to jest po prostu wynik pewnych refleksji na to, co obserwuję, czego doświadczam, co dochodzi do mojej świadomości i na podstawie tego buduję pewne uogólnienia, pewne metafory, które staram się w pewnie takie troszeczkę poetyckie, jak gdyby przenośni, zrealizować. I na tym polega istota sprawy. Skupiam się na tak zwanej, jak ja to określam, ciemniejszej stronie życia. Narzucam tym obrazom pewną dyscyplinę formalną. Zderzenie zbyt mocnego, drastycznego tematu z bardzo jakąś przesadnie ekspresyjną formą doprowadziłoby w sumie do tego, że te głosy by się jak gdyby nawzajem wyciszały. Lepszą metodą jest powściągliwość formalna i dbanie o to, żeby te obrazy z kolei z punktu widzenia to wizualnego były jednak obrazami zdyscyplinowanymi, bo uważam, że to jest słuszniejsza droga. Kod kolorystyczny jest dość prosty. Jest sporo szarości, sporo czerni. Z tymi właśnie kolorami pozostałe żywe kolory dobrze kontrastują i budują pewne napięcie takie po prostu, o które mi chodzi. A jeśli chodzi o wielkość formatów, no to tego się nie sprzedaje, to przynajmniej niech to będzie duże i żeby to było widać. Niektóre postaci są obrócone jak gdyby plecami. Próbuję przez to osiągnąć efekt jak gdyby wciągania widza w przestrzeń obrazu. Malarstwo dla mnie jest rzeczą w tej chwili w zasadzie najważniejszą w życiu, bo nie wyobrażam sobie czegoś innego. W sposób świadomy staram się nie nawiązywać właściwie do specjalnie do niczego, to znaczy pewne wpływy mimochodne są, ale staram się, żeby to było mimochodne. Nie próbuję absolutnie analizować tego, co na przykład chętnie widzi w danym momencie rynek i na przykład odnosić się do tego, to mnie zupełnie nie obchodzi po prostu. Ja już nigdy się nie zmienię. Jesteś
jesteśmy związani od 99 roku z tą dzielnicą. Tutaj tworzymy, gramy próby. Generalnie staramy się odczarować negatywny wizerunek Nowej Huty w świecie, w Polsce i gdzie tylko się da. W tym roku zespół WHE wydał płytę Merry Crisis and Happy New Fear, na której możemy usłyszeć 14 kompozycji o zdecydowanie gitarowej stylistyce. Czasami wszystkiego mam już dosyć, według zasad poprawnie żyć nie umiem. Maszyny, tryby, pręty, zadać nie umiem. Robię głupoty, tak jak ty, popełniam błędy. Potrafię kochać i chamem też być wredny. Teksty traktują o kryzysie oraz o sytuacji, w której znaleźliśmy się. Jest coraz mniej imprez kulturalnych, coraz mniej ludzi chodzi na koncerty, płyty się nie sprzedają i generalnie mamy upadek rynku fonograficznego i tak zwanego show biznesu w naszym kraju. Chcemy rozpocząć dyskusję na temat upadku rynku fonograficznego w Polsce, czyli dlaczego płyty są takie drogie. Zespół WHE nie jest przeciwnikiem ściągania MP3 z sieci. Jeżeli pobrałeś nielegalnie pliki z sieci, podoba ci się zespół, jeżeli ten zespół przyjeżdża do twojego miasta, idź kup bilet na koncert. Generalnie w myśl naszego hasła zarabiasz, to daj zarobić. Ja dziękuję, co ty na to. Thank you.